Majątek Polaków będzie gromadzony dalej w aktywach rzeczowych. Udział nieruchomości w tych aktywach będzie spadał, coraz więcej będzie się pojawiało pieniędzy, lokat, jednostek funduszy inwestycyjnych, inwestycji bezpośrednich, ale ja też wierzę w to, że będzie coraz więcej. Nowych małych firm, które będą budowały ten majątek w inny sposób. W chwili obecnej średnioroczny przyrost oszczędności Polaków na jedną rodzinę to około 8 tysięcy. Szacujemy, że po 2020 roku będzie to około 20 tysięcy rocznie. Dla mnie myślę istotne jest to i dla sektora bankowego że ta kwestia edukacji klientów ona będzie budowała oszczędności w inny sposób. To nie będą tylko lokaty, ale również inwestycje alternatywne, być może z czasem również pojawią się inwestycje w startupy. Główną formą lokowania oszczędności Polaków Będą zdecydowanie lokaty, ich wartość wzrośnie czterokrotnie w przeciągu następnych 30 lat. Szacuje się, że majątek przeciętnej rodziny to obecnie niespełna 500 tysięcy złotych. My prognozujemy, że na koniec 2040 roku to będzie prawie dwukrotnie więcej, ponad 900 tysięcy złotych.